Kinga z kanału Eko Kreatywna. Witam Was serdecznie dzisiaj na moim kanale. Na filmiku takim połączony holumpeksowy z wyprzedażą trochę też moich rzeczy. Kilka rzeczy zostałam poproszona o udostępnienie dla Was przez znajomych, więc zobaczycie dzisiaj dużo luksusowych rzeczy. Ja bym nazwała ten haul takim czarno-białym, bo będzie dużo rzeczy właśnie w czerni i w bieli, a także czarno-białych, czyli dwukolorowych. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na ciąg dalszy. Będą piękne perełki, bardzo też prestiżowych, takich premium marek. Będę chciała Wam też pokazać spodnie jedwabne, które właśnie mam na sobie, które przysłała mi firma Silk Silky. Są to takie modne teraz kuloty, które możecie ograć na każdą porę roku, naprawdę i na lato, i na jesień, i nawet na zimę do swetrów. Co Wam na końcu filmu pokażę w stylizacjach, to będą takie czarno-białe stylizacje. Teraz jest też taki trend, właśnie czarno-biały, między innymi. No i mam nadzieję, że te stylizacje się Wam podobają. Będę wstawiała shortsy z tymi spodniami również. Będziecie mogli skorzystać, jeśli Wam się podobają. A naprawdę jak na jedwab są w super cenie. Jeszcze dodatkowe 10% zniżki z moim kodem, który zobaczycie na ekranie w czasie prezentacji tych spodni. Także zapraszam na ciąg dalszy, jeśli taka tematyka Was interesuje. I oczywiście bardzo Was proszę o polubienia filmiku. I będzie mi bardzo miło też, jak zasubskrybujecie kanał, bo jest to ogromna dla mnie pomoc i wsparcie w prowadzeniu tego biznesu. Kochani, lecimy! Wybaczcie mi też dzisiaj mój głos, ponieważ nadal jestem chora. Poważną infekcję naprawdę przeszłam i teraz jeszcze są tego efekty. Moje gardło jest bardzo wrażliwe, także będę mówić raczej cicho tym razem. Wybaczcie, jeśli to jest problem dla Was. No ale może się uda skończyć ten program. Będę próbowała być taka konkretna w moich wypowiedziach. Lecimy. Słuchajcie, piję kawę, bo to mi też pomaga. Trochę łagodzi mi gardło. Umiem mówić, wiecie, omijając trochę strony głosowe, ale jednak przy tak dużej infekcji jest to, no, mimo wszystko wysiłek dla mnie. Także pokażę Wam najpierw takie bardziej casualowe rzeczy. Właśnie od kogoś, kto mnie prosił o udostępnienie. Słuchajcie, jeansy ze Stradivariusa w rozmiarze S, to jest niby 38, tutaj to widać. Jest. One są z wysokim stanem i raczej dopasowane górą, takie w stylu mom jeansów, troszkę szersze dołem i mają podarte kolana. No taki model. Jeśli ktoś takie lubi, to będą niedrogo dostępne. Możecie pisać na maila modaekokreatywna@gmail.com. Bardzo fajna jakość, naprawdę. No Stradivarius, to wiecie, to nie jest jakaś nie wiadomo jaka marka, ale jak na jeansy, to mają czasem naprawdę fajne. No i cena będzie korzystna, więc możecie pytać, jeżeli lubicie takie jeansy. Ja się wyjątkowo Wam w tych jeansach nie pokażę, bo one są na mnie trochę za wąskie, nieładnie to wygląda. One są raczej na takie węższe biodra, słuchajcie, taka S-ka, ale nie kobiece, takie typowo kobiece kształty mogą się tu nie sprawdzić. Bardziej właśnie na wysoką i szczupłą osobę. Słuchajcie, kolejne spodnie to spodnie z Zary, też jeansy, takie trochę jeansy imprezówki. 38 również. To też są M-ki i one są zdecydowanie na mnie za duże, ale naprawdę są bardzo fajne i jakościowe. Zobaczcie, jak ładnie to jest tutaj zrobione. Te takie brylanciki się rozchodzą aż do dołu spodni, tylko coraz rzadziej. One są ze średnim stanem, czyli teraz takie, jak są teraz najbardziej trendy, powiedzmy. I są lekko takim kroju baggy, takie szersze nogawki. Znowu coś w rodzaju takich mom jeansów. Można je bardzo fajnie ograć, jak ktoś lubi spodnie na imprezę, właśnie z czymś takim błyszczącym. Ja tutaj z takim błyszczącym sweterkiem, już bardziej tak w stronę zimowych imprezek, długi rękaw, chociaż sweterek jest cieniutki, bo jest takiej bardzo delikatnej bawełny. No i oczywiście szpileczki do tego, czy wyższe, czy niższe, super się sprawdzą, albo jakieś platformy. Bardzo jakościowe. Naprawdę te jeansy mają taki bardzo, bardzo przyjemny, gruby, miękki materiał i super są, naprawdę są bardzo fajne. Polecam na rozmiar M zdecydowanie. Dość długie też są, więc też na jakiś bardzo niski wzrost może niekoniecznie. Ale zobaczcie, ja mam 1,65 m, na jaką długość one mi sięgają. Teraz Wam pokażę spódniczkę dobrej marki, takiej polskiej marki, której pokazywałam kiedyś haul Mormois. I mam też w dzisiejszym filmiku kilka swetrów na sobie, jak mierzę do właśnie tej marki. Więc zobaczcie, chyba nawet do tej spódnicy mam sweter właśnie Mormois, czystej wełny merino, więc to jest bardzo dobra marka. Natomiast spódniczka jest na rozmiar S, taka typu obcisłego z nadrukiem
z nadrukiem węża. Ale takim bardzo subtelnym. Jest naprawdę bardzo fajnie uszyta, ładnie uszyta. Tu naprawdę ta marka ma bardzo dobre krawiectwo. Tu jest wszystko ok, tylko to jest taka typowa miniówka obcisła, imprezowa właśnie. No i bardzo dobrej firmy, więc też Was zapraszam, jak szukacie takiej spódniczki właśnie trochę bardziej na wyjście, na jakieś kawiarnie i tak dalej. Fajnie będzie wyglądała do obszernego sweterka albo do jakiegoś takiego właśnie luźnego kardigana, nawet do bluzy. I można to wszelako stylizować i do trampek, i do kozaków wysokich, do rajstop czarnych na zimę. Też będzie fajnie się to prezentować, jeśli nosicie eskę oczywiście. Teraz, tak jak mówiłam, to są wszystko praktycznie rzeczy czarno-białe. Tutaj macie piękną sukieneczkę od Zary. Naprawdę fajna sukienka i praktycznie nowa. Ona ma na sobie rozmiar L, ale ja ją polecam na M-kę, bo na mnie jest prawie dobra. Trochę mam tutaj za dużo luzu w tym miejscu. Jakby ktoś miał M-kę jeszcze z większym biustem, to... Znaczy niekoniecznie, bo może być też po prostu luźniejsza. Jak ktoś jest M-ką, to też to wszystko będzie troszeczkę bardziej naciągnięte na sylwetce i będzie lepiej wyglądać. Wydaje mi się, że to jest wiskoza z czymś, ale niestety metka ze składem jest wycięta. Stan idealny. Wszystkie perełki trzymają się na miejscu, przyszywane są, nie są klejone. Złoty łańcuszek jest z tyłu tutaj. Bardzo fajny, bardzo miękki i bardzo wygodna jest ta sukienka. Słuchajcie, jak na taką wizytową sukienkę, to ona ma naprawdę bardzo wygodny krój, mega wygodny materiał. Czarne rajstopy, słuchajcie, kozaki czarne. No i mamy naprawdę super taką zimowo-jesienną, imprezową albo nawet koktajlową sukienkę. Super jest, jest bardzo, bardzo ładna. Także to naprawdę ta sukienka, bardzo ją Wam polecam, bo jest świetna. Polecam ją dla rozmiaru M. Ktoś lubi kolor czarny, to jest tutaj jeszcze taka kamizela, której niestety nie zmierzyłam, ale kamizela tego typu, no to wyobrażacie sobie do, na przykład do czarnych jeansów będzie wyglądać rewelacyjna, albo do nawet takich spodni, jak ja mam na sobie. Teraz to może jest bez sensu mierzyć, ale no o, tylko tak, żeby zobaczyć potencjał. Oczywiście do tego kroju bluzki to w ogóle nie pasuje coś takiego. Taka dłuższa kamizelka czarna z bawełny. Bardzo ładna i jak nowa. O, coś takiego. Bardzo przyjemna rzecz. Teraz są modne te rękodzieła. Słuchajcie, kolejna rzecz. To jest piękna sukienka, taka typowo już imprezowa dla osoby o idealnej figurze, to przyznaję, bo ja Wam nawet tego nie mierzę. Po pierwsze, jestem zbyt chora, żeby mierzyć takie rozebrane rzeczy teraz z takimi plecami gołymi. Ale pokażę Wam zdjęcia ze strony. Rozmiar niby M, ale ja bym polecała też na S-kę raczej. Marka Exclusive Boutique. S-kę, ale raczej osobę taką typową S-kę, nie XS-kę i nie osobę o niskim wzroście, ponieważ słuchajcie, plecy są tutaj odkryte i jeżeli będzie Wam odstawała w pachach, czy tutaj gdzieś pod pachami, czy w rękawach ta sukienka, to tutaj odstaje na plecach. Musi to być może rzeczywiście M-ka albo S-ka, wysoki wzrost, mała M-ka ewentualnie. Bardzo piękna sukienka, taka powiedziałabym trochę w stylu glamour. Pokażę Wam właśnie zdjęcia modelki na stronie. Oczywiście wiadomo, te modelki to wyidealizowanie wyglądają w tych sukienkach, rzecz jasna. Ale naprawdę sukienka bardzo mocno też ściska, także jeżeli macie w miarę płaski brzuszek i szukacie takiej sexy sukienki na jakiś evencik albo na imprezę, no to bardzo fajna i naprawdę jakościowo zrobiona rzecz. Wszystko jest naszywane fajnie tutaj. Pokażę Wam te kamyczki, te są tak jakby przeciągnięte na drugą stronę. To nie jest zrobione jakoś tanio. No i też sukienki na tej stronie, którą Wam tam pokazuję, są w dosyć wysokich cenach, także sukienka jest praktycznie nowa, słuchajcie, ona nie ma absolutnie żadnych wad, była noszona raz, podobno. Jedna impreza, więc bierzcie. No i kolejna rzecz to bluzka wulczanki w rozmiarze S. Ja takich tego typu bluzek raczej nie noszę, więc sobie jej nie zostawiam, bo bardzo mi się podoba, ale wiecie co, ja w ogóle koszul, nie wiem dlaczego, to chyba nie jest mój styl. Właśnie, zrobię niedługo filmik o stylu i o tym, że jak trochę trendy i taka kultura dzisiaj trendowa niszczy styl indywidualny. Jak z tego wybrnąć, żeby trochę jednak móc się inspirować modą, ale żeby pamiętać o tym indywidualizmie i o tym, że my się mamy dobrze czuć w ubraniach. Zrobię o tym film i shortsy, więc
zapraszam już niedługo. Kochani, naprawdę w super stanie koszula od Wulczanki. Jest ona po prostu biała, słuchajcie. I ta koszula jest do spinek na mankiety. Taka naprawdę biurowa, elegancka, na wysoki połysk koszula, powiedzmy. Jakby ktoś chciał taką koszulę zakupić, a nie ma spinek, to mam przepiękne spinki w beżowym kolorze, takie retro polskie. Tu mam napisane Orno Warszawa. Jakieś, patrzcie. To są spinki naprawdę super jakościowe, w stylu lat 60. takie. Przepiękne są. Mogę te spinki nawet w gratisie dołożyć do koszuli, jeśli ta koszula Wam się spodoba. Teraz pokażę Wam buty. Słuchajcie, buty, mam kilka par butów do pokazania. Pierwsze buciki to są takie buciki szmaciane. To są takie letnie mokasyny, raz noszone, dosłownie raz noszone. One są ponoć kupione w sklepie Hegos, więc tam są naprawdę drogie buty. Natomiast to jest materiał, to nie są żadne skórzane buciki. Tak wyglądają te buciki. Bardzo ładne, super kolorystyka. To jest, słuchajcie, rozmiar 39 i rzeczywiście chyba jest. 26 cm wkładki. Piękne kolory, bardzo stylowe buciki, jak ktoś lubi takie coś na lato. To jest granat, granat kremowy i takie pastelki. I mają tutaj takie muszki, czy też pszczółki. Śliczne buciki. Nowe szpilki, też raz noszone. Tutaj, słuchajcie, dzisiaj praktycznie są rzeczy, które są tylko raz noszone. Oprócz jednej rzeczy. Eliseo, szpilki skórzane całe w środku i na zewnątrz. Zobaczcie, nowe szpilki w pięknym malinowym kolorze. I to jest rozmiar 38 i rzeczywiście to jest 38. Na mnie są tylko troszkę za duże. Wszystko skóra. Bardzo, bardzo piękne nowe szpile. Dość wysokie. One będą pewnie miały 11 cm, ale kolor jest powalający, przyznajcie. Także dzisiaj same gratki, nowe buciki. Pokażę Wam też jedne buty. Trochę musiałam złamać swoje zasady, bo nie są to buty nowe i mają wady. Natomiast są to buty projektanckie od Valentino. Taki słynny model, jeśli śledzicie modę, to może widzieliście już. Garavani. Model Garavani. Pająk mi się tu przyplątał. Słuchajcie, buty będą sprzedawane za 1/10 ceny, tej rynkowej, bo normalnie buty te kosztują około 3000, czy nawet ponad. Natomiast te buciki no, mają trochę już śladów zużycia. Jeżeli ktoś ma dobrego szewca albo potrafi sam sobie ogarnąć takie buty i zrobić sobie z nimi porządek, trochę je doprowadzić do lepszego stanu, no to za 300 zł możecie te buciki kupić. Ja je tylko udostępniam, także tutaj ja nie mam wpływu na cenę, kochani. Także no dlatego taka cena. Trzeba sobie będzie z nimi porobić. Jak ktoś kocha ten styl, kocha te buty, chciał zawsze mieć, a nie stać go, no to może sobie porobić i mieć takie buty. Tutaj są czubki trochę zjechane, tu widać. Są takie drobne otarcia na tych butach, widzicie. Również tutaj wyjęła osoba, która nosiła takiego jednego ćwieka, ponieważ on zahaczał o drugi but, czy jakby chodząc tutaj się robiło, ocierało się. No i stąd też właśnie takie drobne ryski tutaj na środku buta i właśnie zostały wyjęte te dwa ćwieki, które były po tych stronach. No i tyle, bo w zasadzie reszta buta jest ok. Tutaj macie napis, o jest, Valentino i tak dalej. 39 Made in Italy i tak dalej, i tak dalej. No i takie, słuchajcie, buciki w pięknym kolorze. Ja tylko po prostu jestem tu pośrednikiem, więc możecie w razie czego pisać, jakby ktoś marzył kiedyś o takich butach i miał cierpliwość, żeby sobie to zrobić. Słuchajcie, to bucików tyle i teraz jeszcze pokażę Wam cudowną sukienkę. Słuchajcie, jest przepiękna, bardzo markowa sukienka. No i ta sukienka nie będzie też jakaś bardzo tania, ale nowa w sklepie kosztuje też 3000, więc Elisabetta Franchi, Franchi czy Franchi, wiecie co? Już Wam pokazuję. Włoska sukienka, też raz noszona. Tutaj macie metkę.
pięknie uszyta. No, tak pięknie uszyta, niesamowicie. Zobaczcie w ogóle na ten wzór. To jest taki śmietankowy krem i czarny. Ona mi się kojarzy właśnie z Francją. Emily w Paryżu. Ma do tego taką kokardę pas aksamitu. Ona jest tutaj pospinana, bo na osobę była za duża w pasie. Ale patrzcie, jaka piękna. Pokażę się Wam, jak mierzę. Oczywiście ta sukienka jest dla mnie za duża. To jest rozmiar takiej 38-40. Rzeczywiście tutaj ma sporo luzu dla mnie, podobnie jak w plecach. No bo to nie jest mój rozmiar, ale no widzicie, że nawet jest tak ładnie uszyta, że nawet trzyma się nawet na mojej sylwetce, gdzie nie jest w moim rozmiarze. No coś pięknego, słuchajcie, ta sukieneczka będzie kosztować 500 zł. Jest boska, patrzcie na te detale. Jak ktoś marzył o sukience od Elisabetta Franki i chciałby coś takiego pięknego w paryskim szyku, no to możecie się zgłaszać. Piękna, koktajlowa sukieneczka, bardzo nowoczesna, świetne ma te wzory, naprawdę. Mega mi się podoba, no i wiecie jaka marka, no. To już są takie topki, słuchajcie. Zapraszam Was serdecznie do tych premium perełek, a tymczasem a propos spodni, które mam na sobie od Silk-Silki. Silk-Silki marka przysłała mi spodnie, żebym pokazała Wam, bo naprawdę mają też bardzo ładne ubrania z jedwabiu, takie do noszenia i tego typu spodnie. Ja tam Wam pokazuję przebitkę. Wybrałam celowo czarne, bo powiem Wam, że te jasne spodnie mają też różne inne kolory. Jasne spodnie będą niezbyt dobre na zimę, bo będą prześwitywać. Czarne lub brązowe, lub jakieś rude są lepsze, bo można na rajstopy je włożyć. One nie są transparentne, one są z takiego bardziej matowego jedwabiu, co zobaczycie tam na przebitce. Mają kieszenie, mają krój takich kulotów. Na wysoki wzrost to w ogóle będą kuloty, a na niższy wzrost to takie spodnie do kostki. Dla mnie są do kostki, więc jak ktoś będzie jeszcze niższy, mniej niż 1,60 m na przykład, to będzie miał w ogóle pełną długość tych spodni. Oczywiście jedwab 95% z dodatkiem elastanu, żeby te spodnie były też komfortowe w noszeniu, nie naciągały się na szwach. No i one mają tutaj gumę, bardzo ładnie są uszyte, naprawdę super, zawsze firma Silk-Silki ma super uszyte te rzeczy, bo ja to wielokrotnie już testowałam. Mają kieszenie, więc fajnie w użytkowaniu, można sobie właśnie wsadzić rączki do kieszeni. No i zobaczcie, jak uniwersalnie można wystylizować te spodnie, naprawdę bardzo, bardzo dużo możliwości. Ja tutaj Wam wystylizowałam i z koszulą, właśnie tą, co widzieliście w przebitce, z koszulą i z takim sweterkiem z jedwabiu w paski. Tutaj będzie właśnie taka czarno-biała styluwa. Tam są paski granatowe i czarne. Dobrałam do tego też takie buciki kremowe z takim granatowym paskiem. Także wydaje mi się, że fajnie to wygląda. No i można do tego sobie na przykład po prostu jakiś prosty paseczek na te spodnie, żeby tutaj tą gumę trochę zatkać. I można sobie włożyć, zawiązać krawat piękny, jakąś chustkę, jakąś apaszkę, która urozmaici nam styl, doda trochę takiego indywidualizmu, takiego Waszego charakteru. Coś w swoim stylu możecie do tego dołożyć. Zmierzyłam to naprawdę w różny sposób, również z tym błyszczącym sweterkiem, jako taka imprezówka. Również z takim swetrem właśnie kremowym już zimowo i z tymi bodkami, które mam na sobie. No i również to, co widzicie na mnie teraz, ta bluzka z wełny, jest bardzo fajna, bardzo wygodna i ciepła. Ma trochę już takiego imprezowego charakteru przez te gołe ramiona, ale naprawdę jest cieplutka, jest bardzo wygodna i moim zdaniem bardzo fajnie też pasuje do tego typu spodni, do bodków. Można tak iść z koleżankami, powiedzmy, na jakąś kawkę, na jakiś wieczorek i tak dalej. Mnie się osobiście to mega podoba. Włożyłam też do kaszmirowego swetra i przymierzyłam Wam też do kremowej bluzki, takiej eleganckiej z dużymi rękawami i do eleganckiej biżuterii, bo do takich spodni, do takich gładkich rzeczy fajnie wygląda taka trochę bardziej nowoczesna i taka mocniejsza trochę biżuteria. Tu Wam pokazuję też komplet biżuterii, który będzie kosztował 300 zł, który udostępniam. To jest, słuchajcie, oryginalna biżuteria od Kurt Geiger. Taki komplet obecnie nawet w internecie kosztuje około 900 zł, mniej więcej. Mam tu kolczyki z tymi takimi ptakami. Nie wiem, czy to są sokoły, czy to są... I one są wysadzane takimi
rylancikami, już Wam pokażę z bliska. I do tego jest naszyjnik, taki gruby łańcuch. O. I ten zestaw, słuchajcie, za 1/3 ceny będzie dostępny za 300 zł. Tutaj jest właśnie łańcuch też z tym ptakiem. Ja mam taką torebkę z zapięciem takim. Bardzo to jest fajne. Nie do końca ta biżuteria jest w moim stylu, więc ja sobie jej nie zostawiam. Chociaż powiem Wam, że trochę mnie kusiło do tej torebki, bo bardzo fajnie to pasuje. Ale wiem, że pewnie bym tego nie nosiła. Natomiast jest to naprawdę fajne, jak ktoś lubi takie łańcuchy i taką trochę większą, mocniejszą biżuterię z charakterem, no to to Wam bardzo polecam, bo też jest to coś, co było raz użyte na imprezę i jest naprawdę w stanie jak nowe, więc wow, dobra okazja, żeby sobie zakupić taką biżuterię. Pokazuję Wam też tam trochę biżuterii takiej mojej, na przykład takiej taka bransoletka vintage, tu nawet jest taka metka jeszcze wklejona. O. No i można po prostu, słuchajcie, sobie coś dobrać do tego. Ja Wam pokażę w następnym live'ie trochę właśnie takiej vintage biżuterii na wyprzedaży. Chciałam Wam też pokazać i przypomnieć spodnie, a propos tych czarno-białych stylizacji, które jeszcze mam dostępne nadal. Są dobre na mnie te spodnie, ale wiecie co, ja tak szczerze mówiąc takiego stylu za często nie noszę, ale są przepiękne. To są te spodnie od Jana Machenhauera z Kopenhagi, z wełny, z takiej pięknej żorżety eski. Też takie szersze nogawki, trochę podobny styl do tych jedwabnych, natomiast te są naprawdę z wełny na podszewce, więc są takie bardziej zimowe, powiedziałam, bardziej jesienno-zimowe. Także jakby ktoś jeszcze szukał jakościowych spodni z naprawdę prestiżowej marki premium, to mam te spodnie nadal jeszcze do sprzedania. Możecie pisać. No i co, kochani, na dzisiejszy filmik to by było na tyle. Dajcie znać, jak się Wam podobały stylizacje z jedwabnymi kulotami, z jedwabnymi spodniami, które, jak widzicie, można stylizować naprawdę na każdą porę roku i również w zimie wyglądają mega elegancko i robią taki fajny kontrast właśnie między na przykład fakturami swetra, a tym lejącym jedwabiem. Także zapraszam Was serdecznie na kolejne filmy już. Wybaczcie dzisiaj mój głos. Będę musiała się już teraz poratować trochę po tym mówieniu. No i oczywiście zapraszam Was jeszcze raz do kontaktu i na inne media społecznościowe, na Instagrama eko.kreatywna, podobnie jak na Facebooka i na Vinted Silk Design Wool. Do zobaczenia, kochani. Bye, bye!